Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothica 3. Jakbyśmy nie mieli dość. W poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie tutaj naszą przygodę. Lepiej się nie wtrącaj. Zobaczmy, jakie mamy zadania. Bo tak szczerze powiedziawszy, już zapomniałem. Okej, dostarczy się Ukrasowi jego towary, paczki z bronią dla Phila, kufera chemika. Wiem, człowieku, wiem. Rośliny lecznicze dla chemika. Może to zadanie jest raczej z redok. No ale dobra. Wszystkie zadania da się zrobić. Zamienię teraz miecz. Jasne, czemu nie? Okej, dobra. To lecimy zebrać te mikstury lecznicze. Ciebie to nie obchodzi. Niektórzy z was w komentarzach mi piszą, że słabo mnie słychać podczas filmiku, dlatego że miałem problemy z mikrofonem, ale no postarałem się to naprawić. Mam nadzieję, że będzie chociaż w miarę ok, żeby było mnie wyraźnie słychać. Ja tu już chyba zebrałem te wszystkie korzenie lecznicze. 18. Tam dalej nie będę szedł, tam jest chyba przejście do Nordmaru. Korzenie. Paczki z bronią to chyba później, ale dobra. Teraz sprawdzimy jeszcze. Muszę pracować. Dobra, czyli nie mamy jeszcze. Tam punkty doświadczenia. Czyli 20. Bardzo mnie interesuje właśnie to. Kradzież mamy 11. Potrzeba 30. No dobra. Sprawiłem, że złote kielichy zaginęły. Wiedziałem, że to ci się spodoba. No, nawet nie wiedziałem, że to zadanie zrobiłem, ale... No ale dobra. W poprzednim odcinku raczej to zadanie zrobiłem, ale mniejsze już. Możesz zamienić złote kielichy na mnóstwo złota u każdego kupca. Dlaczego dźwięku nie słychać? Mam jakiś błąd w grze pewnie. Jeśli wciąż szukasz pracy... Udaj się do Ardei. Strażnik wieży, Jack, nieźle zarobił na buntownikach. Rozumiem. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Tak trzymać. Jack to czasem nie jest ten koleś, co przy latarni stał wtedy, co mu pomogłem? Dalej. Na samym początku gry? Mi się przynajmniej wydaje. Właśnie tak. Później pójdę i sprawdzę. 2000, akurat zrobimy questy i będzie gitara. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Chcę kupić miksturę. Dobrze, a masz złoto? A mam. Dobra, on ma 9000, coś mu pchniemy. Coś, co mi się na pewno już nie przyda. Okej. Kupimy od niego fiolki. No i mikstury, bo się przyda na pewno. Może nie będę wydracał pieniędzy na to. Na resztę, bo... Przydadzą mi się właśnie do tej nauki, tak? To jest ten kufer, o który ten buntownik chciał. Czy zawartość z tej skrzyni? Za ciężkie. A, nie otworzę na razie, bo... Dobra. Jestem asasyn? No dobra, zrobimy to chyba. Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet.
może. Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Czy ja wiem? A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Okej. Dobra, to przyprowadzę mu Harka. Złapię Hareka. Dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Życie łowcy... Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. No dobra. No jest tutaj za miastem, jak dobrze pamiętam. Z ostatniego odcinka tam go spotkaliśmy. No dokładnie jest. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A, niech to! Hej, nie denerwuj się! Nie szukam kłopotów! Porozmawiajmy! Nie ma bata, idziesz. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? Może nie za głowę, ale... Idziemy. Monety się bardziej przydadzą niż ty zapewne. Nie interesuje mnie to. Bez gadania. Pójdziesz teraz ze mną. No dobra. Skoro nie dasz się przekonać, zrobię co mi powiesz. No i dobrze. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Idziemy. A, mój niewolnik. Bardzo dobrze. Kto wie, w jakie kłopoty mógłby się wpakować. Proszę, zasłużyłeś na ten mieszek ze złotem. A z tobą porozmawiam później, kolego. Powiedz mi więcej o łowcach niewolników. Jako człowiek możesz sobie zjednać orków na wiele różnych sposobów. Możesz zdobywać sławę na arenie, a możesz im służyć inaczej. My, pustynni asasyni, dostarczamy im nowych robotników do codziennych robót i na wykopaliska. Czego szukają orkowie? Ich wykopaliska są w całym kraju. Jeśli chcesz wiedzieć, czego konkretnie szukają, musisz ich o to spytać. Więc wy, asasyni, jesteście zwykłymi najemnikami na usługach orków. Może powinieneś złożyć wizytę w naszych miastach na pustyni, przyjacielu. Wtedy na własne oczy zobaczysz, jak potężnym ludem są asasyni. Pokaż mi swoje towary. Na pewno tam zajrzę. Bo nie ma pieniędzy, to nie ma co handlować. Czego jeszcze chcesz? Odczep się! Dobra, póki ten grubas tam gotuje, czy coś tam waży, idę do tego złodzieja. Nauczy się tych otwierania zamków i będzie gitara. Naucz mnie, jak otwierać skomplikowane zamki. A, chcesz się dobrać do kosztowności? Trzymaj wytrych samymi koniuszkami palców. Będziesz miał więcej wyczucia. Po dźwięku poznasz, czy popychasz mechanizm zamka we właściwym kierunku. Dobra, dzięki. Na razie mi to wystarcza.
sporo pieniędzy zapłaciliśmy za taką informację w sumie. Wciąż masz rzeczy schwytanego paladyna? Taaa! Masa bezwartościowego śmiecia i jakiś dziwaczny puchar. Mogę wziąć ten puchar? 100 sztuk złota. Tak mało? Za taki puchar? No dobra. Sprzedaj mi puchar schwytanego paladyna. A masz! Mnie on i tak na nic. Ciekawe, gdyby wiedział, do czego ten puchar może posłużyć, czy by go za taką ilość pieniędzy sprzedał? Na pewno nie. Dobra, idziemy do tego grubasa tam. Lepiej to zrobić, jak go tam nie ma. Gdzie się sapał. Co z tego mamy, tak właściwie? Tą rudą mamy, ale... dobra. To robimy te zadania. Towary i paczka z bronią. To lecimy. Towary powinny być gdzieś po prawej stronie, tam za skałą. Gdzieś w tamtym kierunku. Albo nie, w tamtym. Wilki. Na razie będę się starał ich unikać, bo... kilka ciosów i mnie nie będzie. Idziemy dalej. Nie mam akrobatyki, to też nie będę tak skakał z wysokości. Wiem, że się nie zabiję na pewno z takiej, ale lepiej nie ryzykować. Okej, tu są. Zaraz upuszczę ci krwi! Rozerwę cię na strzępy! Najlepiej w Gothicu to spamować tymi ciosami. Zazwyczaj nic ci nie zrobią wtedy. Gorzej właśnie z wilkami, bo jak one zaczną tak naparzać, no to marnie trochę. Dobra, bierzemy te skrzynie. Raczej nie będziemy iść teleportnę się do Caveden. To raczej nic już nie ma. To lecimy teraz do Urkrasa. Damy mu te skrzynki, a jemu paczki z bronią. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Doskonale! Czego jeszcze chcesz? Spadaj stąd! A co z moją nagrodą? Nagroda? No dobra. Weź to złoto. A teraz spadaj! Trochę to zabawne. Pokaż mi swoje towary. Co to się teraz stało, ale dobra. Widać, bugi w tej grze są stałym elementem. Masakra. Dobra. Idziemy teraz do Phila, dałem mu
Cyprus. Chyba z nimi nie rozmawiałem, nie pamiętam. Mam tu 3 paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Masz. Zapłacę ci za nie. No i dzięki. No, sprawdzę, czy z nimi rozmawiałem. Jesteś tu od niedawna, nie? Więc posłuchaj. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Orkowie nie handlują z każdym, jasne? Rozumiem. Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. 3 powinny wystarczyć. W Cape Dan panował ostatnio spokój, ale nie zaszkodzi być przygotowanym. O, dziękuję. Na razie wystarczy. Jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz, gdzie mnie szukać. Potrzebuję wyposażenia. Więc zobacz, co mam. Tabliczki na pewno mi się przydadzą. A raczej z tych nic nie kupimy. No niewiele mi się to zda. Chociaż niektóre problemy same się rozwiązują. Trochę lepiej by to dla mnie. Żartujesz sobie. Było, ale... Dobra. Wszystko. A to wychodzi, jest że z nimi nie rozmawiałem, więc zaraz jeszcze z tamtym porozmawiam. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Na twoim miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet, ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. A co wolałbyś robić, zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Ot co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Descartes nic człowiekowi nie da. Proszę, oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie tego potrzebuję. Dobra. Z nim raczej nie będę napadał na bandytów, bo to nie ma sensu. Jeszcze mi gdzieś zginie po drodze i... sam rozprawię się z Ortegą. Co ja mógłbym już teraz iść po niego, bo... już planowałem to zrobić we wcześniejszych odcinkach. No ale tak jak wam mówiłem, że potrzebowałem właśnie tego, żeby cokolwiek zdziałać. Tam będą skrzynie i niektórych pewnie nie będę mógł otworzyć. Dobra, został jeszcze on. Podobno jesteś teraz mistrzem areny. Wyrazy szacunku. Kwatermistrz Descartes jest zadowolony z mikstur. Dobra robota. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Niewolnik Gamala powrócił i wyraża się o tobie w samych superlatywach. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Jesteś tu nowy, prawda? Chcesz pracować dla orków? Ty tu rządzisz? Tak. Ale tylko najemnikami. Miastem władają orkowie. Ale nie jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta. A gdybym chciał się przyłączyć do najemników? No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape Dan władcą jest Uruk. Jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą, dalej pójdzie już z górki. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do Uruka. Będę śledził twoje poczynania. Nie ma problemu. Nauczysz mnie walki? Dobra, na razie nic z tego. Orkowie są ze mnie zadowoleni? Owszem, nie jesteś już dla nich obcym. Możesz się swobodnie poruszać po mieście. Udaj się prosto do Uruka, chcę z tobą porozmawiać. Na razie może jednak nie. Masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków.
Od czasu do czasu pożerają kilku niewolników. To bardzo złości orków. Znajdź wygłodniałe wilki i rozpraw się z nimi. Nie ma problemu. Jeden ze świniopasów jest buntownikiem. Możliwe, ale mam dość problemów. Lepiej sam powiedz o tym Urukowi. Nie, no lepiej nie. Dobra, to lecimy po te wilki. Się z nimi rozprawimy. I prawdopodobnie będziemy kończyć ten odcinek. Odłóż broń! Właśnie, zjeżdżaj stąd! Te wilki są chyba gdzieś tam na szczycie. Standardowo widzę. Tak jak wam wcześniej mówiłem, o co chodzi z tymi wilkami. Teraz tracę pewnie od cholery tych ziołek. Standardowo widzę. No i prawie padłem. Chodź tu. Na nierównych terenach ciężko sobie z nimi poradzić, dlatego lepiej z nimi nie zacierać, jak nie macie równego terenu. Złożymy. Mięso się przyda oczywiście. W następnym odcinku polecimy na Ortegę. Rozwalimy jego cały tam obóz. No i jeszcze się zastanowię, gdzie dalej tutaj podążyć. Gdzie są te wilki? Szlak by to. Dobra. Przewinę, jak to zrobię. Albo w sumie. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja już to zrobię sobie na spokojnie. Także. Ja spodziewałem się, że tak właśnie się to skończy. Nie zdążyłem nacisnąć odpowiedniego przycisku, żeby to jakoś zbugować, ale... No dobra. To widzimy się w kolejnym odcinku z Gothica. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć!